Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier. Były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dzisiaj porozmawiamy o Mariuszu Kamińskim, Macieju, Wąsiku, którzy być może zostaną już niedługo prawomocnie skazani i zakończy to ich karierę parlamentarną, ale po kolei. Dzięki decyzji Sądu Najwyższego sprzed kilku tygodni proces, w którym zostali skazani na 3 lata więzienia bezwzględnego, ruszył od nowa. Sędziowie Sądu Najwyższego stwierdzili oczywistą, wydawałoby się, że zajęło to kilka lat, ponieważ sprawę blokował Trybunał Konstytucyjny, który uzurpował sobie prawo zdecydowania o tym, czy jak ma być prowadzony proces sądowy? Przypomnijmy. Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zanim zapadł prawomocny wyrok. Doprowadziło to do szeregu problemów prawnych, łącznie z sprawami pokrzywdzonych. I właśnie pokrzywdzeni w tej sprawie, czyli spadkobiercy, tak dokładnie jednego z pokrzywdzonych, Wnioskują za pośrednictwem swojego pełnomocnika, Romana Giertycha, o jak najszybsze rozpatrzenie sprawy, bo od tego, co się wówczas, od oceny tego, co się wydarzyło wówczas, czyli od dokończenia procesu, zależą dalsze kroki prawne wobec całej tej sprawy, bo prawomocny wyrok stwierdzający, że prowokacja przeciwko Andrzejowi Leperowi była nielegalna, powoduje nie tylko, Wypłat, konieczność wypłacenia odszkodowania, no w tym wypadku to spadkobiercom Andrzeja Leppera, ale również wszystkim innym osobom, które w tej sprawie e, po prostu atakowano, pomówiono, inwigilowano. To jest bardzo e, ważna sprawa, bardzo ważny aspekt, o którym e, PiS wrzeszcząc, że to były wyroki za walkę z korupcją. Nie, to były wyroki za używanie służb i prowokacji do walki politycznej. Zacznijmy od listu mecenasa Romana Giertycha, który opublikował na Twitterze. W imieniu jednej z osób pokrzywdzonych przez Mariusza Kamińskiego, szefa MSW i Macieja Wąsika, wiceministra spraw wewnętrznych, moja kancelaria zwróciła się do sądu okręgowego w Warszawie o przyspieszenie terminu rozpoznania apelacji. Po licznych perypetiach z ułaskawieniem sprawa trafiła znowu do sądu okręgowego. Nasza motocodawczyni domaga się w swojej apelacji podwyższenia dla obu oskarżonych kary pozbawie pozbawienia wolności z trzech lat do czterech. Mam nadzieję, że sąd przychyli się do naszej prośby, gdyż jest to najstarsza nierozpoznana apelacja w tym sądzie. Wyrok zapadł bowiem w 2015 roku. Chcielibyśmy doprowadzić do uprawomocnienia się wyroków przed, jeszcze przed wyborami. Skutkowałoby to utratą mandatów przez wyżej wymienionych oraz w przypadku zarejestrowania ich jako kandydatów w wyborach utratą biernego prawa wyborczego i skreśleniem z list wyborczych. Być może ze względu na przewidywane ponowne ułaskawienie byłaby to dla nich jedyna kara. Mam świadomość, że za podjęcie tej, się tej sprawy znowu PiS będzie we mnie uderzy. Zostałem jednak poproszony o jej poprowadzenie, a jeszcze żadnej sprawy nie odmówiłem ze względu na ryzyko represji. Robię to również ze względu na to, że od mojego sprzeciwu w 2007 roku przeciwko akcji CBA wobec Leppera, który wówczas również wiele mnie kosztował, rozpoczął się upadek. Wówczas rządów Kaczyńskiego. Niech więc podjęcie się tej sprawy przez moją kancelarię będzie znakiem, że również teraz Kaczyński utraci władzę. Panowie Mariusz K i Maciej W, mam nadzieję, utracą swoje mandaty. W nowych wyborach nie będą mogli uczestniczyć i ułatwi to ich ściganie, zarówno obecnie hmm, ich przestępstwa, jak chociażby te związane z użyciem Pegasusa. Był jeszcze trzeci motyw podjęcia się tej sprawy. Trzeba czasem dawać przykład, że wobec autorytarnego państwa jedyną słuszną postawą jest opór i walka, a nie uleganie i bierność. Ten mój motyw wynika z wartości, które wyznaję i chociaż część z państwa pewnie nie podziela moich poglądów, to musi przyznać, że jeżeli chodzi o konsekwencje w ciągu ostatnich 8 lat w stawianiu oporu wobec PiS, to mi jej nie brakuje. Roman Giertych. Jednocześnie zwróciłem się do Naczelnej Rady Adwokackiej z informacją, że spodziewam się za podjęcie tej sprawy represji o charakterze politycznym jeszcze zanim przejdziemy drodzy państwo fragment z naszej książki którą napisaliśmy z Tomkiem za którą Tomkowi założono Pegasusa prawdopodobnie drugiego czy znaczy na, na, na 100% drugiego no boż nie mówmy prawdopodobnie po prostu nie mamy tylko i wyłącznie informacji jak często z niego korzystały służby ponieważ nie chcą między innymi oddać telefonów Tomka od ponad pięciu lat, no właśnie po to, żeby nie można było zaznajomić się z, z tymi informacjami, jak dużo razy, ile to mogło kosztować, używana tam, Pegasusa przeciwko Tomkowi. Sprawa afery gruntowej, Czyli afery, która tak naprawdę była aferą Mariusza Kamińskiego. To jest historia, w której Mariusz Kamiński został wycelowany jako broń i całe centralne biuro antykorupcyjne przez Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego, że Andrzej Lepper w, po wyrzuceniu z rządu w 2006 roku obronił swoją partię. To znaczy Jarosławowi Kaczyńskiemu wydawało się, że wyrzucenie Andrzeja Leppera z rządu jest po prostu ostatnim akordem ich sporu i że przejmuje jego partię. Problem polegał na tym, że po wyrzuceniu Leppera z rządu nie udało się przejąć partii. Konsekwencje tych, tych prób widzieliśmy nagrane przez dziennikarzy Tomasa Sekielskiego, Andrzeja Morozowskiego, w programie teraz my. Pani Renata Beger, która była kuszona przez Adama Lipińskiego. I e, e, an, musiał, musiał po prostu prze, przełknąć żabę i przyjąć Andrzeja Leppera do rządu po raz drugi. Podać mu rękę i to było bardzo duże upokorzenie dla Jarosława Kaczyńskiego, który sobie poprzysiągł, że wsadzi Leppera do więzienia i zniszczy. I Misji się podjął oczywiście Mariusz Kamiński. Zaczynam cytat z książki. Najbardziej znaną wpadką CBA jest ta, którą Kamiński i Wąsik i dwóch podległych im funkcjonariuszy zostało skazanych na karę bezwzględnego więzienia. Kamiński z Wąsikiem na trzy lata, dwóch pozostałych pracowników na dwa lata. Czyli sprawa włączenia wicepremierowi Andrzejowi Leperowi łapówki. Jak po latach przyznał sam wykonawca poleceń Kamińskiego Muzyka, Tomasz Kaczmarek, w całej sprawie nie było przestępstw, które pozwalałyby na. A tutaj jeszcze jest mój motek o W drugiej sprawie mamy do czynienia wciąż z niewyjaśnioną zagadką, czy przypadkiem wymiana korzyści majątkowych nie następowała między pracownikiem CBA a pracownikiem Agencji Wywiadu. To jest ciekawostka, która nie jest przedmiotem tego procesu. Ale ona by sprawiła, że ten wyrok, gdyby udowodniono Kamińskiemu, może miał świadomość, iż Andrzej K., który przyjmował łapówkę od funkcjonariuszy CBA, jest kadrowym pracownikiem wywiadu w momencie przyjmowania łapówki, to, to ten wyrok powinien być w górnych, jeżeli w ogóle nie po prostu w 100%, bo miałoby do czynienia po prostu z tym, że Lepera po prostu centralnie wrabiano w korupcję. W 2008 roku na łamach tygodnika wprost inicjowałem i nadzorowałem powstanie artykułu na ten temat jako szef działu krajowego wówczas największego tygodnika w Polsce. Moi rozmówcy zgłosili się do mnie przed wyborami w 2007 roku, że niejaki Andrzej K. naprawdę nazywa się G, a nazwisko, pod którym występował oficjalnie, było tak zwanym nazwiskiem legalizacyjnym, czyli takim, które otrzymuje się na czas pracy w wywiadzie wraz z nowym numerem PESEL. Pogłoski o jego współpracy ze służbami nie mają żadnego znaczenia dla sprawy. Tak, odpowiedział Robert Marciniak, adwokat Andrzejaka. Podobnego zdania byli prowadzący śledztwo prokuratorzy, którzy nie skierowali do Agencji Wywiadu elementarnego zapytania o dokumenty stoczycące pracy Andrzejaka z wywiadem. A przecież, gdyby się potwierdziło, to mielibyśmy do czynienia z paradoksalną sytuacją rodem z państw totalitarnych. Oto pracownik CBA wręcza pracownikowi Agencji Wywiadu łapówkę, a wszystkich dookoła zamykają. Afera gruntowa doprowadziła do rozpadu koalicji PiS-Samobrona LPR. Przypomnijmy, 6 lipca 2007 roku funkcjonarze CBA pod zarzutem płatnej protekcji i przyjęcia łapówki zatrzymali Piotra R. i Andrzeja K. Ten pierwszy, jako współpracownik wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera, miał domagać się łapówki za wydanie decyzji o odrolnieniu gruntów podbrągowym. Ten drugi był pośrednikiem, który został zatrzymany po przyjęciu gotówki. Transakcja okazała się być prowokacją przygotowaną przez CBA. Biznesmeni zainteresowani odrolnieniem ziemi byli agentami biura. Andrzej Leper został jednak ostrzeżony. Prokuratura i politycy sugerowali, że zrobił to ówczesny szef MSWiA Janusz Kaczmarek. Konsekwencją tych wydarzeń było zaś zdymisjonowanie Andrzeja Lepera, rozpad rządu i wcześniejsze wybory parlamentarne. Tak napisał wprost. Kluczowe w tej sprawie było to, że Andrzej K. od razu się przyznał do czynu przyjęcia łapówki i obciążył Piotra R., a pośrednio też lepera. Pieniądze miał dostać wicepremier Epper, Piotr R. i ja, a resztę inni urzędnicy. O podziale miał decydować Piotr R. To zeznał K. Prawda, że jeżeli K się okazuje nagle funkcjonariuszem zatrudnionym na etacie, całość sprawy wygląda zupełnie inaczej, prawda? Ale to i ni tak nie jest powodem, dla których Kamiński z Zwoisnikiem zostali skazani. Piotr R. nie przyznał się do winy i utrzymywał, że cała operacja odrolnienia była pomysłem Andrzeja K. Andrzej K. potwierdził prokuratorom, że około półtora roku pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, później miał odejść do biznesu. W lipcu 2007 roku RMFFM ujawniło, że Andrzej K. był szkolony w Kijkutach, Polskiej Szkole Szpiegów. W dniach mojej pracy nie zdarzyło się, żeby ktoś zakwalifikowany do szkolenia ukończył szkołę i zrezygnował. To z kolei powiedział RMF FM, generał Henryk Jasik, były szef wywiadu. Mój ówczesny informator, który był głównym źródłem wiedzy do tekstu, twierdził, że Andrzej K używał obecnego nazwiska w Kikutach, a to oznacza, iż nie jest ono prawdziwe tylko operacyjne, część fałszywej tożsamości. Pracownik, prawnik Andrzeja K wówczas stwierdził, że nie ma wiedzy na temat tego, aby używał on innych nazwisk. Znowu nie zaprzeczył tego, co wtedy pisaliśmy, bo my podaliśmy mu, jak on się naprawdę nazywa. Według świadków K doskonale posługiwał się bronią, miał czarny pas w do protokołu, jednak oświadczył, że ma kategorię E, niezdolny do służby wojskowej nawet w czasie wojny i nie wie, w której wojskowej komendzie uzupełnienie jest zarejestrowany. Musi też dziwić, że Andrzej K, były oficer wywiadu, nie zauważył, iż jest inwigilowany przez CBA. Wątpliwości budzą również jego zeznania dotyczące stanu majątkowego, z których wynika, że raty spłacanych kredytów przekraczały deklarowane dochody. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, wówczas szefowie CBA, mimo że rządził już od kilku miesięcy rząd PO-PSL, jak zwykle odmówili rozmowy z moimi dziennikarzami. Przed wyborami w 2007 roku mój rozmówca, pułkownik służb, chciał rozmawiać z politykami Platformy Obywatelskiej. Gdy wybory się odbyły i PiS stracił władzę, odpowiedział mi krótko w sprawie tego Andrzeja K. i jego nazwiska. Nie ma już potrzeby zajmować się sprawą. PiS odszedł. Podczas e, podobnie mało entuzjastycznie do rozliczenia bezprawia pierwszych rządów PiS zabrał się rząd POPSL. Po latach wielkich, e, wielu polityków z tej formacji będzie publicznie żałować tej nieoficjalnej grubej kreski. Donald Tusk zostawił Mariusza Kamińskiego na stanowisku e, e, szefa CBA. Było to bowiem w założeniu propaństwowy gest, ze wszechmiar logiczny jest bowiem, aby to właśnie opozycja patrzyła na ręce władzy, nawet przy pomocy CBA. Tusk pożałował tego gestu już dwa lata później, gdy Kamiński spróbował przeprowadzić obalenie jego rządu przy pomocy wykreowania afery hazardowej. Jesienią 2009 roku w ramach politycznej gry doprowadził do przecieku z materiałów operacyjnych dotyczących afery hazardowej. Stenogama opublikował pisowski propagandista Cezary Gmyz w Rzeczpospolitej. W CBA natomiast zniknęły zapisy GPS-ów wskazujące, gdzie jeździły samochody biura, aby nie można było udowodnić autorstwa przecieku. Sprawa przekazania materiałów Gmyzowi z CBA skoordynowana z przyjęciem mediów publicznych przez koalicję Lewicy i PiS. W połowie 2008 roku rządy w TVP przejęła grupa byłych polityków Ligi Polskich Rodzin. Kurak dogadała się z przedstawicielami samobrony i zawiesiła zarząd TVP wybrany przez PiS. Władzę ob... w spółce zaczął pełnić jednoosobowo Piotr Parfą. Do TVP wówczas trafiłem ja i ludzie ze mną związani z Tygodnika Wprost, bo to pisze ja w tym momencie, Jan Piński, gdy zostałem dyrektorem telewizyjnej agencji informacyjnej. Dość szybko stałem się dla polityków PIS jednym z ważniejszych wrogów. PIS miał wówczas dwie możliwości: dogadać się z lewicą, która miała jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którego głos pozwalał wybrać nową Radę Nadzorczą i Polskiego Radia i odwołać Petra Forfawa, a w konsekwencji nas wszystkich alternatywnym sojuszem było dogadanie się z Farfałem i jego zapleczem medialnym, czyli ze mną, dziennikarzami dawnego Wprost. Po namyśle PiS uznał, że nie po to jednak niszczył e, dawną Ligę Polskich Rodzin, aby teraz pomóc odtworzyć dawnemu środowisku politycznemu poparcie i wpływy. Wracając do Kamińskiego, e, to to jeszcze to jest trochę e, dotyczący, to nie ten wątek, chciałem trochę za dłuższy fragment. W każdym razie wróćmy do uzasadnienia wyroku których tych trzech lat więzienia, które ogłosił sędzia Wojciech Łączewski. Wyjaśnienia Kamińskiego i Mosika są niewiarygodne. Celem oskarżonych nie była walka z korupcją. Napisał w uzasadnieniu Wojciech Łączeski. Mariusz Kamiński twierdził, iż motywacją działania była walka z korupcją, której obiektywnie w Ministerstwie Rolnictwa nie było, a na pewno nie było na to poszlak czy dowodów. Czyli drodzy Państwo, niby, nie ma żadnej. Zobaczcie, operacja 2007 rok. Nie ma żadnych poszlak i żadnych dowodów na istnienie korupcji. Pojawia się funkcjonariusz agencji wywiadu, na pewno były. A naszym zdaniem aktualny, który przyjmuje łapówkę od funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego i próbuje się wsadzić wszystkich dookoła. I funkcjonariusz były na pewno, a naszym zdaniem wówczas aktualny, przyznaje się do winy i wskazuje wszystkich winnych. I uwaga przebywa na nazwisku służbowym, a nie prawdziwym ale nie za to dostali wyrok. Zaraz, żebyście Państwo rozumieli, za co dostali wyrok. Mariusz tutaj właśnie twierdził, że motywacją działania była walka z korupcją, której obiektywnie w Ministerstwie Rolnictwa nie było, na pewno nie było na to dowodów. Czyn zabroniony został wyprodukowany przez aparat państwa. Tutaj sędzia Łączewski. Poddanie, prowoka poddanie prowokacji osoby pozbawionej uprzednio Tutaj słowo predylekcji do popełnienia czynu zabronionego jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Krótko mówiąc, państwo nie ma prawa testować ludzi, czy są uczciwi. Koniec kropka. Sędzia Łączeski skoncentrował się właśnie na działalności opisanej przez nas Andrzeja K. To on, oszukał, on szukał chętnych do odrolnienia działek, jakie rzekomo mógł załatwić u Leppera. Na swojego rozmówcę wybrał presa dużej firmy z Wrocławia, produkującej seriale i programy dla telewizji, w którym było wiadomo, że ma szerokie kontakty. Andrzej K. pracował wówczas w filmie Dialog. Sąd zwrócił uwagę, że władze tej spółki miały zastrzeżenia do działalności Andrzeja K. i przetargów, za które odpowiadał. Znani Mariusza Kamińskiego, więc skontaktowali się z nimi i powiedzieli mu o tym, co wiedzą, a także o ofertach odrolnienia działek, oferowaną przez Andrzeja. K. Mariusz Kamiński nie zareagował. Dopiero po informacji interwencji przez Adama Lipińskiego, ówczesnego szefa gabinetu premiera Jarosława Kaczyńskiego, Kamiński oficjalnie zlecił działania i podjęcie operacji Odra. Sędzia Wojciech Łączeski ocenia to jednoznacznie. Gry operacyjnej CBA Andrzej Kani nie powinno być, bo biuro nie mogło rozpocząć operacji specjalnej odra. Zachował się jak osoba stojąca ponad prawem, bo zlecał czynności, o których już w początkowym okresie funkcjonowania CBA był informowany, że przeprowadzić ich nie może. Świadomie nie stosował przepisów ustawy o CBA. Czyli krótko mówiąc, rozpoczęli prowokacje, wiedząc o tym, że nie mają prawa jej prowadzić. To tak na przykład, drodzy Państwo, tych spraw, które teraz prowadzą przeciwko Tomkowi i mnie. Również Mariusz Kamiński z Maciejem Wąsikiem dokładnie wiedzą, że nie mają prawa tego robić, a mimo tego od września zeszłego roku przy, przynajmniej cztery operacje specjalne rozpoczęli. I to rozpoczęło biuro Centralne Biuro Antykorupcyjne w Katowicach, w Krakowie i w Lublinie. Te słowa Wojciecha Łączeskiego doskonale charakteryzują Kamińskiego i jego otoczenie. Uważają się oni za postacie w stylu brudnego, charego, pamiętnego policjanta granego przez Clint Eastwooda, który niespecjalnie przejmował się przestrzeganiem prawa przy prowadzeniu lub zatrzymywaniu podejrzanych. I dla Kamińskiego cel schwytanie kogoś, kto jest jego zdaniem popełnił przestępstwo, jest nadrzędny. To właśnie dlatego w drugiej kadencji PiS wprowadził prawo, które pozwala skazywać ludzi na podstawie dowodów pozyskanych w drodze przestępstwa. Kamiński i Jarosław Kaczyński, gdy już udało im się dorwać do władzy w 2015 roku, nie zamierzali zaprzątać sobie głowy czymś takim jak działanie zgodnie z prawem. Z uzasadnienia Łączeskiego bije też obraz demoralizacji, jakiej ulegli funkcjonariusze CBA. Lekceważąco podchodzili do obowiązków, cieszyli się swoistym poczuciem bezkarności, brak akceptacji oskarżonych dla zasad demokratycznego państwa prawa, a wręcz przekonanie o wszechwładzy, którą mają dysponować, ich działania w potocznym rozumieniu zasługują na skrajnie negatywne oceny moralne, co oznacza konieczność ich szczególnego napiętnowania. Widoczna była premedytacja, a oskarżeni wielokrotnie łamali prawo i to wbrew ostrzeżeniom. Drodzy Państwo, czyli przychodzili do nich ludzie, mówili ich, nie mamy prawa robić lepera, nie mamy prawa tutaj dokonywać prowokacji, oni po prostu milcz, wykonuj. CBA, co przyznali jego funkcjonariusze, składające zeznania jako świadkowie, nie miało żadnych sygnałów o korupcji w Ministerstwie Rolnictwa. Więcej, początkowo zakładali, że Andrzej K. działa w zamiarze oszustwa, uważali też możliwość popełnienia przez niego przestępstwa płatnej protekcji. Propozycji jego nie traktowali jako sygnału o korupcji w ministerstwie, zauważa sąd. To trochę tak jakby na bazie rozmowy z jednym z autorów tej książki, który by zaproponowałby pomoc na przykład od Jarosława Kaczyńskiego w załatwieniu jakiejś sprawy, służby podjęły decyzję o wręczeniu obecnemu wicepremierowi kontrolowanej łapów. Tak, drodzy Państwo, czyli ja z Tomkiem o czymś rozmawiamy, i służby Kamińskiego inicjują sprawę wręczenia w związku z tym, o czym ja mówię z Tomkiem, kontrolowanej łapówki Kaczyńskiemu. No bo my coś takiego powiedzieliśmy, co daje ich zdaniem po prostu powód do, do zrobienia czegoś. Zdaniem sądu takiej rzeczy nie można robić. Naszym zdaniem też. Linia obrony Kamińskiego twierdzącego, że miał zgodę prokuratora generalnego i sądu została zmierzona w uzasadnieniu wyroku. Treść wniosku napisanego przez Kamińskiego nie miała oparcia w żadnych dowodach. Nikt nie mógł jednak przewidzieć, że kierownictwo jednej ze służb specjalnych będzie w, w kierowanych wnioskach wprowadzało prokuratora generalnego i sąd okręgowy w błąd, czytamy w uzasadnieniu. Zgodę dla CBA na operację Odra i na podsłuchy telefonu podpisał nie sam ziobro, ale jego zastępcy. Pamiętajcie, zastępcy ziobrych. Jak trzeba do odpowiedzialności, to pana zbigniewa nigdy nie ma. Sąd zwrócił uwagę, że prokurator generalny nie mógł wówczas celować wtedy swoich cedować swoich uprawnień na zastępców. Pozostaje pytanie, czy był to przypadek bałagan, a może świadoma chęć podpisywania przez Ziobrę lewizny, z którą przyszło do niego CBA? Uwaga, spoiler. Oczywiście ziobro wiedział, że to jest lewizna i nie chciał tego podpisywać. Całość sprawy zresztą szyto nieudolnie. Otóż w momencie prowadzenia operacji nie istniało zarządzenie do ustawy premiera, pozwalające CBA tworzyć fałszywe dokumenty i nimi się posługiwać. Rozumiecie państwo? CBA nie miało prawa w momencie operacji przeciwko leperowi tworzyć fałszywych dowodów. No, a te dowody stworzono. Czy dokumentów. W każdym razie. Odpowiednie pismo Jarosław Kaczyński podpisał dopiero 31 sierpnia 2007 roku, czyli dwa miesiące ponad takie dwa dwa miesiące po wsypie operacji, kilka miesięcy po jej zaczęciu. To nie są bagatelne sprawy. Urzędnicy państwowi nie mają domniemania kompetencji, mogą robić tylko to, co pozwalają im rozporządzenia o ile są prawidłowo wydane. Tej prawdy Kamiński i jego ludzie nie nauczyli się do tej pory, tak jak Bolszewicy traktują prawo jako przeszkodę w tak jak Bolszewicy traktują prawo jako przeszkodę wymierzaniu sprawiedliwości. Przyłapani na, na tym nie poczuwają się do winy, uznając, że intencje walki z korupcją usprawiedliwiają łamanie przy tym prawa. Dlatego Kamiński nigdy nie miał skrupułów dokonując słusznych przecieków do swoich dziennikarzy i mediów. W ich rozumieniu, bowiem najwyższym dobrem są rządy PiS, należy więc je chronić nawet przy pomocy nielegalnych działań. W 2020 roku były agent CBA Tomasz Kaczmarek, którego Kamiński głośno chwalił i pomógł mu zostać posłem. Oskarżył go o to, że zmuszał go wspólnie ze swoim zastępcą Maciejem Włośnikiem do kłamstw i pomówień, aby dopaść polityków opozycji. W każdym razie. Drodzy państwo, to jest taka zarys afery, za co został skazany na 3 lata więzienia. Ciekawostką jeszcze już żeby nie treścić, nie Państwa książki, jest to, że ekspertyzy, która posłużyła do skazania Kamińskiego i Wąsika, sporządziła Krystyna Pawłowicz. Tak, drodzy Państwo, Krystyna Pawłowicz napisała w swojej ekspertyzie, jako biegła, że działania Wąsika i Kamińskiego oznaczały złamanie prawa i Kamiński z Wąsikiem dostają dzisiaj, to jest fajne, wyrok skazujący na podstawie ekspertyzy przygotowanej przez Krystynę Pawłowicz. Tomku, bo no, trochę się porobiło... Yy... Powiedz mi o politycznych konsekwencjach i o tym, jak służby, jak wiewiórki mówią o tych czarnych chmorach, które nadciągają nad Kamińskim i Wąsikiem. Zanim o tym powiem, to pokażę Państwu jeszcze jedną, jeszcze jedną, z, po prostu zbieżność z tym, jak działa Kamiński i Wąsik. Zobaczcie, Państwo, tak samo wykreowane sprawy były Pani Weroniki Marczuk-Pazury, tak samo, tak samo wykreowana była sprawa byłego prezydenta, Aleksandra Kwasińskiego. No tak, tak wypowiedziały się sądy, tak, tak to wszystko, tak to wszystko, szanowni, szanowni państwo, wygląda po prostu, mm, ba, pani Beaty Sawickiej, po prostu szu, szu, wskazywano, wskazywano osoby i próbowano testować je, testować je, e, czy one popełnią przestępstwo, czy nie. No, to, to, tego nie wolno robić, ale czy... To czegoś nauczyło Wąśnika i Kamińskiego. Tak samo była oczywiście ze sprawą sędziów Sądu Najwyższego. Niezwykle ważna sprawa. Tam podobnie tylko funkcjonowało, tylko tam jeszcze użyto do tego działek i, innych, i, i, i majątku, który no, mógł, mieć, mógł mieć niejasne pochodzenie. Ale to zostawmy. Szanowni Państwo, no, takim samym przykładem jest to, kiedy była ta prowokacja CBA przeciwko ministrowi Budzanowskiemu, byłemu ministrowi skarbu w rządzie po PSL, ministrowi Budzanowskiemu, gdzie, gdzie też ta słyn sprawa słynnego miliona zagubionego w CBA. Tak samo okazało się, że już samo CBA i funkcjonariusze zorientowali się, że tam nie ma żadnej sprawy. Pieniędzy nie ma, a minister Budzanowski nic, w ogóle nawet, nawet, nawet nie był skłonny do tego, żeby uczestniczyć w jakichś przestępczych, Działaniach. Pieniądze zginęły. I teraz yy, wracamy do tego, o co Janku mnie pytałeś, to znaczy, jak to wygląda w służbach. To wygląda na tymczasowość. Wąsik z Kamińskim wytwarzali wśród funkcjonariuszy poczucie takiej beznadziei, że my zawsze będziemy. My zawsze będziemy już teraz. Teraz państwo jest, mówiąc brzydko, zabetonowane i wy, jeżeli nie będziecie działali tak jak. My sobie życzymy, to będziecie mieli problemy. To jest to, o czym e, mówił e, Tomasz Kaczmarek, czyli agent Tomek. Mówił, że e, w sytuacjach, kiedy miał wątpliwości, dzwonił do niego wąści, rozmawiał z nim i używał określeń. Jedziemy z nimi jak twórą gnoju. No, szanowni Państwo, no, no, nie spodziewam się, żeby się coś zmieniło. Oni dalej, oni dalej, tak są niektóre rzeczy robić, tylko teraz już mają bardzo poważny opór wśród funkcjonariuszy. W służbach następuje, tak jak już żeśmy państwo dawno mówili, tak zwane przedstawienie Wajchy. To przedstawienie Wajch już nastąpiło. To przedstawienie Wajchy następowało jeszcze przed 4 czerwca, a po 4 czerwca to już jest rzeczywiście wysyp tego wszystkiego. Wie o tym Wąsik, wie o tym Kamiński, są spanikowani, wiedzą o tym inni funkcjonariusze i w zasadzie przy Kamińskim, przy Wąsiku została taka grupa tych, którzy wiedzą, że już się nie przycisną przez to sito, tylko będą musieli odpowiadać razem z nimi. Pozostali, część wyczekuje, a część już po, i jawnie, jawnie się, jawnie się opowie, op, 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 opowiada za tym i się i się no nie boi tego wszystkiego. Zobaczcie Państwo na ten eksodus ludzi ze służb. Mnóstwo ludzi odeszło, mnóstwo ludzi odeszło, ale jest tam naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy są tak doświadczeni, są, są, są w takim wieku jeszcze, żeby będą mogli spokojnie dalej pracować i funkcjonować. No, jednak e, wyszkolenie, przygotowanie funkcjonariusza czy, czy oficera służb specjalnych jest to bardzo długi proces. To nie jest tak, to co próbował zrobić teraz Wąsik z Kamińskim, że oni tych ludzi zahartują w boju, czyli brali ludzi... Albo niedoświadczonych, albo yy, którzy do tej pory nie, pe nie pełnili może doświadczonych, ale nie pełnili takich funkcji. No i, i nimi robili różne sprawy. No, widzicie, już bliżać te, te wpadki to, 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 to nie starczy nam rąk i nóg. Te, spadki, te wpadki są takie spektakularne. Ale co tutaj jest najważniejsze? Oni nawet na i jak chcę coś mówić, nie zmienili swojego postępowania. Za to, za to zostali skazani. Oni i później ułaskawieni tak samo działali później. No, w tej chwili dziwnym jest to, że Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki, premier Morawiecki próbował, mimo tego, że Mariusz Kamiński ma różne, różnego rodzaju problemy natury osobistej, no, rzekłbym zdrowotnej. To, to jest publiczna, to, 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 to nie jest tajemnica, to, to jest publiczna wiedza. Wielu posłów na ten temat mówiło, wiel, wiel, wie, wiele razy to było, to było poruszane. Mówił nawet na ten, ten temat premier Morawiecki. Oni byli nie do ruszenia i w tej chwili są jeszcze nie do ruszenia. I Jarosław Kaczyński, tak samo jak z komendantem Szymczykiem, jak z, z komendantem granatnikowym, trwa w tej patologicznej sytuacji. On ich trzyma. Natomiast nie rozumie, że ludzie ze służb są ludźmi przewidującymi, wiedzą, czym to się skończy. Trwa włoski strajk i z reguły ich polecenia nie są wykonywane po tym, kiedy oni stracili Pegazusa, bo nie mogą, już, nie mogą już tak wykorzystywać Pegazusa jak wykorzystywali, jak widzicie, wypadły im zęby. Wypadły im zęby. Oni, oni już w tej chwili są funkcjonują, funkcjonują dużo gorzej niż funkcjonowali. Działają, ludzie mają coraz większą świadomość, działają typowymi, Metodami dla służb specjalnych wobec ludzi, którzy nie są niczym winni, wobec polityków, wobec celebrytów, wobec, wobec, wobec dziennikarzy. Stosują, stosują te metody i przez pewien czas te metody jeszcze przynosiły jakiś skutek. Teraz już coraz mniej. Dlatego, że społeczeństwo zorientowało się, że no będą bardzo duże zmiany ustrojowe i społeczeństwo widzi tę Olbrzymią skalę złodziejstwa, na którą przymykają oczy, służby powołane do tego, żeby to złodziejstwo rozliczać. No, szanowni Państwo, oni można powiedzieć śmiało, że część służb no, tak jakby uczestniczyła w tej kradzieży. W tej patrząc, patrząc na niektóre działania szkodzące Polsce, na y, sprzedaż y, lotosu czy połączenie z Orlenem, patrząc na, na te przejmowanie majątku przez, przez grupę zarządzaną przez, przez Obajtka, patrząc na szereg innych, innych działań, patrząc na, na działania Wąsika, który przychodzi... I w zasadzie no, w sposób jawny zmusza dyrektora hotelu do, 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 do chodniku hotelowego do zakładania podsłuchów w pokojach bez zgody e, e, sądów, prokuratury, bez, bez jakiejkolwiek dokumentacji, to już się robi no, jak, jakaś, j, 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 jakiś sydykat przestępczy. przestępczy. Czy to jest syndyka, to syndykat przestępczy to to był dawno. Natomiast e, teraz tak naprawdę mamy do czynienia z Takimi no, ludźmi, którzy, tak jak ty powiedziałeś, oni uważają, że znaczy oni próbują wyrobić wrażenie, że będą tu zawsze. To jest e, taki moment przesilenia, moment prawdy, e, to jest moment starcia, którego no, powiem szczerze, e, pewnie będzie nerwował do samego końca: e, czyli do tego, żeby zobaczyć te wyniki, e, niezależnie od tego, jakie te sondaże będą. Jarosław Kaczyński po prostu będzie robił wszystko, aby tej władzy nie oddać. Że samo to, że nazywa lidera, e, byłego szefa Unii Europejskiej, nazywa wrogiem narodu. No, Szanowni Państwo, czy można przekazać władzę wrogowi narodu, czy patriota może oddać wrogowi narodu władzę? Przecież patriota takich rzeczy nie robi. no przecież To jest już przygotowane. No, ponad 30% według dzisiejszych wyliczeń wynika z tego, że określa wrogami narodu. No bo czyli, czyli no my jesteśmy też wrogami narodu. No to znaczy, my to zdecydowanie. My to tak. zdecydowanie, na pewno tak, no, ale mówię po... o. o o, o, o 33% jest... popierających yy, opozycję. Tam jest, znaczy Tomku, opozycję to inaczej. Ponad. Umówmy się, że to tylko patriotów w Polsce jest tam, bo, tylko to, bo to jest, to jest odwrotnie, no bo PiS, PiS, PiS inaczej dwie, ponad dwie trzecie Polaków nie popiera pis tak mówiąc, mówiąc najkrócej. I to są wrogowie narodu, według Jarosława Kaczyńskiego. Tak, to jest, bo no jakoś tak, jakoś tak wychodzi. Natomiast wracając do Kamieńskiego i Wąsika. Jeżeli sąd przychyli się do prośby mecenasa Romana Giertyka, do, dochodzimy do takiej sytuacji, w której jest to o tyle też ważne, że jest to też pokazanie Polakom, że, że działa prawo i sprawiedliwość, że pomimo tych wszystkich napięć, że pomimo tych ośmiu lat, to jest takie troszeczkę, można powiedzieć, zwycięstwo praworządności, nie powiem, że z zagrobu, ale tam no, taka mocno już nadwątlona jeszcze uderza. Dlatego, że to jest też właśnie ten sygnał wysłany do całej tej bezpieki, która będzie naciskana, żeby prowokować, żeby atakować polityków, żeby atakować działaczy, żeby... Popełniać przestępstwa w imię utrzymania władzy przez pis. Nie miejcie Państwo żadnych złudzeń, to znaczy, nie ma, nie ma takich niegodziwości, nie ma takich przestępstw, których Jarosław Kaczyński nie zleci popełnić, żeby uniknąć odpowiedzialności. My mamy tutaj już przykłady przestępczych działań. Ja przypomnę jeszcze raz. Jarosław Kaczyński nadzorował. I otrzymywał informację, mimo że wtedy był szeregowym posłem, używanie broni przeciwko terrorystom, przeciwko ówczesnemu szefowi kampanii wyborczej, koalicji obywatelskiej, posłu Krzysztofowi Brejzie i jego rodzinie całej, bo jeszcze tam w grę wchodził ojciec, w grę wchodziła też żona, całość, przeciwko prawnikowi, najważniejszych polityków. Opozycji, właśnie wspomnianemu Romanowi Giertychowi. To jest tak, że oni nagrali, nagrali rozmowę Tuska z jego adwokatem, oni nagrali rozmowę Giertycha z ilomaś tam klientami. Mówimy o ludziach. To powiem Państwu, że to mnie, to mnie bardzo boli jako dziennikarza, jako obywatela. Boli mnie to, że moi koledzy dziennikarze yy, przeszli trochę na takim porządku do porządku dziennego nad tym. No dobra, no, widzieli, podsłuchiwali, zostali złapani, dobra, jedziemy dalej. Jeszcze raz mamy yy, przy władzy mamy kryminalistów, ludzi pozbawionych skrupułów, którzy zainstalowali oprogramowanie szpiegowskie o broń yy, przeciwnikom politycznym, tylko i wyłącznie po to, żeby pozyskać wiedzę, która im umożliwiła wygranie wyborów. Zobaczcie, jak teraz wygląda kampania, kiedy Jarosław Kaczyński nie ma dostępu do głów opozycji. Zobaczcie po prostu, jak ten geniusz, nasz genialny statek z Boża po prostu siedzi i wbija zęby w blad. Tak? No, albo to, co mu zostało z tych zębów. No. No, w każdym razie, no, to, to naprawdę wygląda strasznie. Jeżeli ich najlepszym pomysłem jest wyciągnięcie tego zula ziobry, e, czyli jacka e, ozdobę w Jack Decoration, ja wszystkim muszę tłumaczyć, że to nie jest zard, że ten koleś sam wkleił po prostu swoje CV, w którym niechcący przetłumaczył swoje imię i nazwisko, i tak się pojawił na e, jednym z portali społecznościowych Jack Decoration grubasych popycha brzuchem popycha polityków i, i to, to ma być by jego jego argument nie to jest to, tego, to, nie jest to że oni, nie to jest ta desperacja <laughs> gdzie oni liczą, że ktoś mu nie wytrzyma da mu w gębę ktoś go ten i będzie po prostu moment bo to drodzy państwo tak naprawdę... Gdyby grabiec zarag, z, z, o, o, odpowiedział na ten atak fizyczny, bo tam doszło do ataku fizycznego na posła. To tak. znaczy, ozdoba po prostu popychał, e, prowokował, naruszał e, nietykalność cielesną e, posła koalicji obywatelskiej Jana Grabca gdyby on się w jakikolwiek sposób fizycznie obronił przed tą agresją pojawiłyby się właśnie natychmiast informacje o tym że poseł koalicji obywatelskiej zaatakował wiceministra znaczy ministra rządu bo tak tak, tak już nawet Powiem tak, to no skandaliczne powiem tak, i to, i to, i to, i to na przykład y, y, jaki głupi tytuł Onetu, na przykład, którym kieruje Bartek Gryczyk, ja rozumiem, że on wszystkiego ręcznie nie może pilnować, ale jak, po, le, jak leci tytuł na onecie y, przepychanka. Na, na konferencji. No nie ma żadnej przepychanki, tylko jest po prostu próba rozbicia, po prostu że tam rozbijanie przez ministra konferencji prasowej opozycji. No jest atak na konferencję prasową opozycji. To są właściwe tytuły, to są to jest to, co od, odzwierciedla to, co czego byliśmy świadkami. W każdym razie przychylenie się do wniosku e, Romana Giertycha o tę sprawę, o ten, o, o ten wyrok może mieć kolosalne znaczenie dla e, przede wszystkim psychologiczne dla tej władzy, że oni będą e, e, lepiej rozumieć e, że sprawiedliwość wcześniej czy później ich dopadnie. Oczywiście mogą liczyć na to, że Andrzej Duda ich ułaskawi yy, yy, i tak pewnie będzie, no bo. Yy, ale zawsze jest to taki, taki troszeczkę no, deszczek niepewności. No co jak, ale Andrzej Duda, między innymi dzięki nam, to wie. Że panowie Wąsik i Kamiński podejmowali szereg działań bezpośrednio przeciwko niemu, a także przeciwko jego rodzinie, bo to przypomnijmy, że w zeszłym roku na, nadzorowali prowokację, w której pozwolono Mateuszowi Piskolskiemu, człowiekowi, który ma akt oskarżenia w sądzie za szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, bycie tłumaczem e, e, pierwszej damy e, z języka rosyjskiego. No jest to mm, no sytuacja skandaliczna, było to celowe jakieś uderzenie w Andrzeja Dudę, ponieważ to był taki moment w zeszłym roku, że Jarosław Kaczyński bardzo się denerwował na Andrzeja Dudę. To był ten moment, w którym on e, sabotował samolot, którym leciał Andrzej Duda, tylko po to, żeby e, Joe Biden miał okazję porozmawiać luźniej z, z panem Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony, żeby Błaszczak miał szansę prze przekonać Joe Bidena do spotkania lub przynajmniej do rozmowy telefonicznej z Jarosławem Kaczyńskim, no ponieważ Biden jest ostatnią osobą, która lubi być manipulowana w ten sposób, to yy, prawda jest taka, że Kaczyński dostał nie tylko wtedy polewkę taką czarną, ale też mu nawet zasugerowano, żeby się nie pojawiał na takiej ogólnej części, yy, gdzie był teoretycznie wstęp otwarty. I potem poszła taka, drodzy Państwo, yy, żartobliwa historyjka, bo Kaczyński ogło ogłosił gdzieś tam, że nie mógł się pojawić, ponieważ czekał na wynik testu covidowego. My mieliśmy taką informację, że jeden z ochroniarzy sobie zażartował, że jak usłyszał tą informację, ta chyba testu ciążowego i chciano go zwolnić za to z pracy bo tak sobie rzucił, że. Ach, tak, tak. Natomiast, natomiast Amerykanie, Amerykanie żartowali sobie w ten sposób, że Jarosław Kaczyński dysponuje tak wielką ochroną, że już nie pomieści się ta, ta, ta ochrona i, i ochrona prezydenta Bidena, to nie da rady. Także Jarosław Kaczyński tutaj nie, nie, nie może, nie może. Lepiej, żeby, żeby w tym miejscu nie był. Jeżeli będzie, to do niego bezpośrednio może się zwrócić pan prezydent Biden. I nie wiadomo, czy Kaczyński będzie z tego powodu zadowolony, to już już te, te wszystkie materiały do Kaczyńskiego dotarły i Kaczyński, jak wiecie Państwo, nie przyszedł. Szanowni Państwo, zobaczcie jeszcze jedno, jak funkcjonuje Kaczyński. Kaczyński funkcjonuje tylko dzięki tym ludziom skompromitowanym. Bo on wie, że oni muszą popełnić każde świństwo, każde przestępstwo po to, żeby trzymać tej władzy, żeby utrzymać tą władzę. Zobaczcie Państwo, jak zachował się Kaszyński w sytuacji, kiedy zadano mu pytanie o błaszczak, o rakietę, o wszystkie rzeczy. Kaszyński wyszedł i, i, i wściekły e, wypowiedział, zaatakował dziennikarza i powiedział, że każdy, kto zadaje takie pytania, e, to jest agentem Moskwy, czy zwolennikiem Putina. Państwo, no, no, to, to jest niedopuszczalne, żeby, żeby tak się zachowywać. Ale zobaczcie tą desperację. I to. Poparcie czuje wąsik z Kamińskim. Natomiast m, ostatnim ich takim rzutem na taśmę było to, że doprowadzili jednak do tego, że skłócony trybunał ten gastronomiczny, że jak on tam się inaczej nazywa, jednak zebrał się i wydał w ich sprawie werdykt. E, on, on wydał. Tak. Nie mogą się w sprawie KPO, szanowni państwo, zebrać. Naprawdę w sprawie kluczowej dla Polski. Nie mogą, nie ma i. Może Oni to. Się Panku, te... Zacznijmy to, może ja, te, ja tylko wyjaśnię, ma Andrzej Sporu. Po prostu, tak naprawdę <coughs> Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie istnieje od momentu, kiedy zostali tam dopuszczeni do orzekania przez Julię Przyłębską ludzie, którzy nie są sędziami. No bo w 2000. W 2015 roku Andrzej Duda zaprzysiągł trójkę ludzi, którzy nie są sędziami, na sędziów. Nie zaprzysiągł zaś trzech prawidłowo wybranych sędziów, no i od tego momentu tak naprawdę już był pewien problem, ale profesor Andrzej Rzepliński, ówczesny szef Trybunału Konstytucyjnego, po prostu nie dopuszczał tamtych ludzi do orzekania. Ale w momencie, w którym oni zostali dopuszczeni do orzekania, od tego momentu w ogóle Trybunału Konstytucyjnego nie ma. Natomiast ten kryzys. W Trybunale Pani Julii Przyłębskiej, Trybunale nazywanym Kulinarnym, dlatego że Pani Julia Przyłębska jak się okazało gotuje prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu obiadki, to nie są żarty, to jest, to, 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 to jest fakt, że on przyjeżdża do niej, ona po prostu podaje tam kotlety, zupy, ciasta i to jest odkrycie towarzyskie, no tak wyszło. Jarosław Kaczyński twierdzi, że to jest tylko prywatne towarzyskie spotkanie. Jego odkrycie towarzyskie to nie ma nic wspólnego z działalnością pani Julii Przyłębskiej, Oni w ogóle nie rozmawiają na te tematy. To w ogóle to jest po prostu oczywiste, że pani Julia Przyłębska wydaje takie decyzje po prostu sama w oparciu o modlitwę i o po prostu własne przekonanie i naukę prawa to. W ogóle tylko po prostu jakieś złe języki. Ale wracając do poważnych spraw, tam Julia Przyłębska według nowej ustawy, którą sam uchwalił PiS, zakończyła karierę prezesa Trybunału jakiś czas temu. Natomiast ponieważ prezes Trybunału Konstytucyjnego jest trochę jak marszałek Sejmu. To ta właśnie fasadowy trybunalik, który tak naprawdę no, żadne z tych wyroków nie ma racji bytu. No, ja nie wiem, co się później z tym zrobi. Różne są pomysły. Pan, na przykład, e, profesor Matczak uważa, że należy w jakiś tam sposób delikatny podejść do tego zagadnienia. Mi jest bliższa wersja pana profesora Wojciecha Sadurskiego, który po prostu jest za tym, żeby e, przyjąć, że od momentu, w którym. Próg sali orzeczniczej TK przekroczył jeden człowiek niebędący sędzią i wydał jakiś tam werdykt, żeby od tego momentu cały dorobek tego Trybunału Konstytucyjnego jest wyzerować i wszystko inne musi po prostu przejść przez normalny 15-osobowy trybunał, prawidłowo wybrany i uczciwie zaprzysiężony, i, do, i w ten sposób się naprawia. Mm, Praworządność, natomiast to są takie dwie rzeczy, takie dwa sporne kwestie. Natomiast tam jest paraliż wynikający z tego, że ludzie związani z, ze Zbigniewem Ziobrą po części, po części z innymi ludźmi, na przykład pan profesor Muszyński, który jest byłym oficerem wywiadu i gdyby wierzyć w Gazecie Wyborczej, a nie ma powodu jej nie wierzyć to jest również oficerem prowadzącym Julię Przyłębską, a być może również jej męża Andrzeja Przyłębskiego, przy czym to jest oficer III RP. Tu mówimy o, no, po prostu o pracy dla rzecz państwa odrodzonej Polski, tylko że oczywiście godne pochwały, z tym, że no jest to, jednak jest to ciekawa historia, w której dawny oficer prowadzący ma w jakiś sposób współpracować ze swoją figurantką, ze swoją, nie wiem jak to, nawet, może nie figurantką, to nie jest dobre Tomku określenie, no, ze swoją agentką. No. Pamiętką, ze swoją agentką, ze swoim źródłem. Tak, ze swoim źródłem. No i tam się do, doszło szybko do konfliktu. Profesor Muszyński parokrotnie napisał takie wpisy, że trudno było to czytać bez, 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 bez zachowując powagę. No, generalnie napisał, że dużo słyszał, dużo notował i e, on ma dużą wiedzę i, i on uważa, że pani Julia Przyłębska nie jest prezesem. E, no i tu jest, ten, to, jest, to, jest ta, to jest ta sprawa. I oni, oni mówią, że dopóki nie będzie wybrany prezes, to oni się nie spotykają. No, zrobili wyjątek dla Kamieńskiego i Wąsika. Natomiast ten wyrok e, Trybunału Konstytucyjnego nie ma e, w ogóle. Jakby to powiedzieć, nie ma zastosowania, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie może wchodzić w, tą, w ten obszar po prostu działania państwa. To jest domena sądu dopiero w momencie, kiedy to się wszystko. To zresztą to jest sprawa, sprawa bo gdyby potraktować poważnie to, co oni próbują zrobić, to, to Andrzej Duda i oni, oni chcieli takiej interpretacji, oni chcieli interpretacji, że Andrzej Duda może wystawić każdemu in Blanco dokument. To jest dokładnie. Exactly. Bo... Tak, oni chcieli doprowadzić do sytuacji takiej, w której teraz na przykład Andrzej Duda, jak teraz ci mają chłopaki, zmienia się władza. Andrzej Duda powiedzmy odchodzi na... z urzędu tam. Załóżmy, że to nie jest 2024 rok, kiedy go złożą z urzędu, tylko to będzie 2025, kiedy mu ta kadencja minie. I on na przykład odchodząc w ciągu ostatniego tygodnia podpisuje 460 dokumentów ułaskawień in blanko. Ludziom, którzy niekoniecznie, z których większość nie ma nawet zarzutów. I on podpisuje taki dokument im banku i zdaniem, e, e, zdaniem tego Trybunału Kulinarnego on ma do tego prawo. No, szanowni Państwo, i główna argumentacją jest, wiecie Państwo jaka? Że w Stanach Zjednoczonych tak można. To jest, to jest chyba najpoważniejszy argument, który usłyszałem. Wiesz, oni się powołują, że na przykład podobne, podobnie jest w, w, w Niemczech czy gdzie indziej mówiąc mówiąc o, o tym, w jaki sposób funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. No, no bo nich oni, oni mówią inaczej. Które są nie inaczej. Nie, mówią, oni mówią o wyborach, że politycy <coughs> wybierają sędziów w innych państwach. Tam jest zupełnie. To jest, to, to, to jest drodzy państwo, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest ta słynna babka robiona z przepisów RO3. To znaczy, e, bardzo biedna rodzina zostaje zaproszenie do żydowska, do. Rothschildów, tam no, idzie Moshe sam, no i potem z, przychodzi do domu, no i jego żona pyta się go: e, e, Co tam było? Jak tam jadłeś? No opowiada, że a najlepsza to była babka. On mówi: Słuchaj, to, ja, to, to weź przepis a ja ci będę ugotuje, upiekę ci taką samą babkę i też będzie, będzie super. No i on przynosi ten przepis i e, tam właśnie zamiast, tylko i potem jest tak, że ona robi według przepisu tylko zamiast dwunastu jajek daje sześć, zamiast e, e, cukru jakiegoś tam waniliowego daje ten, zamiast e, mąki białej daje ciemno i na samym końcu jest efekt tego, twój jak ci bogacze mogą jeść takie świństwo. I tak samo jest z tymi twierdzeniem, tak samo jest z twierdzeniem ich, że, że w innych krajach wybierają sędziów w polityce. Tam jest zupełnie inaczej. To są zupełnie innego rodzaju historie. Są zupełnie innego rodzaju sądy, zupełnie innego, do, do czego innego służące. Wreszcie mamy sytuację, gdzie jest zachowana proporcja. I kolejna rzecz, sędziowie nie, ma, nie, nie orzekają, tak jak tutaj, w, Polsce, gdzie nagle się okazuje, że sędzia wybrany przez z nominacji pisu nagle zaczyna orzekać na rzecz pisu. To jest, to jest troszeczkę inna kultura prawna i oni generalnie chcą doprowadzić do sytuacji takiej, w której po prostu to była koncepcja taka, mamy swoich sędziów, mamy swoich prokuratorów i będziemy wsadzać do więzienia kogo chcemy. To jest generalnie idea państwa PiS. To jest, ja to zrozumiałem, że jeden z moich rozmówców do książki Jarosława Kaczyńskiego powiedział, że Jarosław Kaczyński przyswoił sobie definicję polityki, którą lansował jego że tak powiem, jeden z pierwszych mentorów politycznych Antoni Macierewicz, że polityka polega na tym, kto kogo wsadza do więzienia. Szanowni Państwo, no zwróćcie uwagę, że to, co wcześniej Janek Państwu przeczytał z książki o Kamińskim i to, co mówimy Państwu o tych operacjach specjalnych, to tak skracając to wszystko do, 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 do kilku słów, to po prostu według tego schematu Kamiński z Wąsikiem i z Kaczyńskim mogą wskazać palcem dowolną, dowolną osobę, zrobić operację specjalną i mogą, go wskaza mogą ją wskazać. To tak, tak może być. Niezależnie od tego, czy, czy ta osoba, istnieją jakieś podejrzenia, czy są jakieś informacje, że ta osoba mogła cokolwiek robić złego. Nie. Po prostu można tą osobę poddawać testom, można wokół niej zainstalować agenturę i można ją wskazać później każdą osobę, która będzie przeszkadzała, przeszkadzała W szczególności tutaj narażeni są politycy i tutaj ja zwracam się do koalicjantów przyszłych, no. Panie Męcen, niech Pan zobaczy, bo, to, bo ja już tak patrzę i patrzę jak, jak kot na myszy. Pan nie widzi, co to się dzieje, jak to wszystko wychodzi. Wy teraz robicie te wszystkie sztuczne, sztuczne um, zabawy, bo się udajecie, że się publicznie kłócicie, że nigdy nie będzie żadnej koalicji i później, później będziecie mieli to w nosie, bo na początku tych, tych czterech lat, jak wam się wydaje, możecie, możecie złamać wszystko. No i co wam ludzie zrobią? Po prostu wy jesteście daniem, na, na, na które czeka Kaczyński. No, tak. Tak, tak to wygląda. To jest też że będzie Kamiński i będzie Wąsik, bo, bo to są wykonawcy tego, że, że będziecie skonsumowani. To prawda. Natomiast. Chyba, że... że oni już zbierają na was materiały i mają na was mnóstwo materiałów. No. O to czym powiemy później. Mówmy się, że oni zbierają te materiały od przynajmniej roku 2018. Zanim wam coś zaproponowali, oni już wiedzieli, że mogą was zjeść. To tak wygląda, bo już tego nie widzicie. Mówmy się, że cała, cała zabawa polega na tym, że z pisem każdy, kto siada w ogóle do. Rozmów z oszustami, sam jest sobie winien. To jest. Ktoś nam zawsze właśnie ostatnio zawsze pytał, dlaczego nie usiądziecie i nie załatwicie tego i nie dogadacie się, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zawsze mówię, że żeby z kimś rozmawiać, to trzeba. To ta druga osoba musi mieć zdolność do zawierania umów, które druga strona uzna za wiążącą. W związku z tym, ponieważ nie uważamy drugiej strony za. Jakiegokolwiek partnera, do jakichkolwiek umów, to powiem szczerze, to, to jest tak, jak nie wiem, chyba powiedział Tusk, że z nimi to możemy negocjować co najwyżej akt bezwarunkowej kapitulacji. Dokładnie tak. I to, 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 to takie rzeczy możemy negocjować. W innych wypadkach siadanie z nimi do stołu to jest po prostu proszenie się o kłopoty. Szanowni Państwo, jeżeli mecenasowi Giertychowi uda się, jeżeli jego wniosek znajdzie uznanie w oczach sądu, no powiem tutaj, tutaj tak naprawdę sąd będzie musiał zważyć, bo tu nie ma dobrego terminu nie, takiego, który nie zostanie uznany za polityczny. Każdy zostanie uznany za polityczny. Wojsk z Kamieńskim nie uznaliby za, polity, za polityczne, tylko i wyłącznie ponowne, ponownego umorzenia sprawy. to byłoby wtedy wyrok, w, 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 że, że, który oni, gdzie oni by klaskali. Tak, tak, tak należało zrobić. To, to, to jest tylko. Jedyny wyrok, który oni by uznali. Natomiast no, w tej świetle tego orzeczenia Sądu Najwyższego, w którym sąd nakazał prowadzenie umorzonej sprawy, no, nie ma takiej możliwości. Ten wyrok musi zapaść. Wyrok w świetle tego, co napisał Wojciech Łączewski, w świetle tego, co my wiemy na temat materiału dowodowego, szczerze Myślę, że sąd może się przychylić do podniesienia wyroku do czterech lat więzienia, do tej apelacji pokrzywdzonej, która tego... oczywiście znaczy będzie to wyrok sąd symboliczny, bo Andrzej Duda niezależnie od krzyw, które oni mu wyrządzili, ułaskawi ich. Chyba, że nagle, chyba, że wydarzy się coś dziwnego. Się... Na przykład druga afera z Jolką. Z Nie Jolką, wiem, co by się może... Chciałem zrobić żart w stylu, y, oni przypisywali kiedyś fałszywie Bronisławowi Komorowskiemu zdanie, że prezydent gdzieś poleci i, y, i na bazie takiej twierdzili, że Komorowski już parę lat wcześniej miał rzekome y, informacje o ataku, który nastąpi na Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście y, każdy, kto odsłuchał sobie całą tą rozmowę... Góra. Y, duża i że to po prostu zupełnie kontekst, kontekst tego, który on powiedział zupełnie inaczej wygląda. Natomiast brzmi to tego. Tak, więc ja zawsze mówię do kamieńskiego muzyka, A na pewno jesteście przekonani, że on was łaskawi. Ja jestem święcie przekonany, że on mam dzisiaj to wszystko zapewni, przysięgnie. Ale na pewno jesteście pewni. Na pewno? a to dobrze, to dobrze. To dobrze. Jak jesteście pewni, to, 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 to super. Natomiast, szanowni państwo, historia bez cenzury. Tajne lochy Putina, podziemne miasta Rosji i nie tylko, bo jest trochę też w tym o Odesie, które nie jest rosyjskim miastem, o, o tych o podziemiach w Odessy. jest też o podziemiach w Królewcu, które co pewno należy do Rosji, ale rosyjskim miastem również nie jest. W każdym razie warto sobie tutaj zaznajomić się bardzo ciekawy tekst napisany przez byłego polskiego oficera wywiadu, specjalnie dla historii bez cenzury. Tekst. No, drodzy Państwo, niektóre z tych podziemnych miast powstały w XX wieku, ale niektóre powstały setki lat temu. Do czego służyły, ile ich jest? Polski królowie, gwałciciele. Jest sporo naprawdę ciekawych tekstów jeszcze w tym numerze. Ja napisałem felieton o tronie z gilotyną, tronie, który rosyjskim, który jest bardzo niebezpiecznym miejscem. Jest tutaj o sposobie na Stalina, o tym jak Josip Brostito, jugosłowiański dyktator, zbrodniarz, ale jak widać również człowiek niepozbawiony talentów, człowiek, który potrafił wyłapać wszystkich zabójców, których wysłał na niego Stalin i następnie zagrozić Stalinowi, że jak jeszcze znajdzie jednego, to mu sam zacznie wysyłać zabójców. Stalin doszedł do wniosku, że to, było, to, było. Tak, to taka sugestia. Tomek, drodzy Państwo, sugerował w, na tym materiale z rana, żeby opozycja wzięła, tak powiem, przykład z Josifa Brostito w zakresie prowokacji które realizuje obecnie Wąsik z Kamińskim i Skaczyńskim. Zagadka śmierci Piaseckiego. Co się wydarzyło? Co się stało 15-letniemu synowi słynnego narodowca, który poszedł na współpracę z sowiecką bezpieką, czyli Bolesława Piaseckiego? A co się stało tak naprawdę jego 15-letniemu synowi Bogdanowi? Kto go zamordował i dlaczego? Zagadka, która ma jakieś rozwiązania, ale motywacje cały czas zbrodniarzy pozostają nie do końca określone i bardzo ważny tekst to Heros mimo woli serwetka Bogdana Chmielnickiego szanowni państwo bardzo dobry, mocny tekst, oparty o pracę dyplomową o autora, który dostosował go do wersji drukowanej. Historia bez cenzury. Naszą książkę można do, nabyć, Drodzy Państwo, na stronie capitalbook.com.pl z naszymi autografami, bo można nabyć ją w wielu miejscach. A zapraszam na portal 224.pl, gdzie mamy, Drodzy Państwo, dla Was listę e, największych ponad 1080 afer pisowskich. No dobra, teraz ty. No wąsik Kamiński, wy dalej tym waszym nominatem, yy, czyli tym waszym panem respiratorem cieszyńskim robicie bzdury, i, ale robicie, robicie też, też poważne problemy w Polsce. No w tej chwili do Sejmu wpłynęła 18 lipca ustaw, projekt ustawy o biegłych rewidentach. I tutaj możecie państwo przeczytać. Adwokaci, audytorzy, doradcy podatkowi nie mają wątpliwości. Szczególnie, że to, co szykuje rząd, jest bardzo niebezpieczną ustawą. Jej uchwalenie oznacza to, że ujawnione zostaną poufne tajemnice o dużych firmach, które przedsiębiorcy przekazują biegłym rewidentom. Chodzi m.in. o dane o marżach, warunkach kontraktów, planach rozwoju. Polska po raz kolejny naruszy też unijne przepisy. Na razie się Komisji Europejskiej. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo po prostu e, kamienicki z wąsikiem chcą e, mieć informacje o tym już mają informacje dotyczące kluczowych kontrahentów mogą zamykać konta Kaczyński, po prostu zaczęła się operacja przejęcia biznesu teraz są sobie szybko zrobić ustawę gdzie będą mieli dostęp no do wszystkich takich kluczowych tajemnic, czyli ustawy o biegu rewidenta. Jest to niespotykana ustawa, takich rzeczy nie można robić w żadnym demokratycznym państwie. Jest to wbrew prawu unijnemu, oni robią. I robią to skompromitowanym ministrem, e, respiratorem. Wszystko to, co trzeba, to im przyrzucają respiratorem, a ten jak ma dziwne poczucie bezkarności, sądzi, że jeżeli wstawia się za nim CBA i Agencja Wywiadu, to on sobie z tym wszystkim poradzi. Nie, Panie Kieszyński. Tam są ludzie, którzy patrzą Panu na ręce. Wszystko dokładnie przypisane Spisane będą wszystkie, wszystkie uczynki pana. Może Pan być pewien i osądzony. Także wiem, że pan pan na nas jest wyjątkowo wściekły, Pan pan bardzo tak powiem, o Janku mówi źle i, i, i o mnie. Mamy no, to ja razem z tym pana Faflunem, tym, którego ostatnio pokazywali, czyli mówię, mówię o tym, tym takim małym, z wielkim orłem. No także to. Szanowni Państwo, do zobaczenia!